Moi drodzy, witam serdecznie, kłaniam się niziutko. Mój nick, Birtek, jak zresztą możecie zobaczyć na szyldzie za mną. Wytłumaczę wam mniej więcej, na czym polega kampania GRM w InStreamly. Także, co mogę więcej powiedzieć, zaczynamy. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o kampanię GRM, to one są o tyle specyficzne, że wyświetlają się po pierwsze na konkretnych grach, później powiem wam konkretnie na jakich, a po drugie, w tym konkretnym przypadku potrzebujecie aplikacji Overwolf, która wam umożliwi wzięcie udziału w tej kampanii. Dlaczego tak? Bo chodzi po prostu o to, że jak w grach macie różne eventy, typu na przykład robicie triple killa w LoLu, ewentualnie robicie właśnie Ace'a w CS-ie, to w tym momencie dzięki tej aplikacji ona to wychwyca i w zależności od tego, co się akurat stało w grze, to w tym momencie pojawia się odpowiednia kreacja. To jest takie też trochę urozmaicenie, żeby cały czas na ekranie się nie pojawiało jedno i to samo. W zależności od tego, jak kampania jest ustawiona, no to oczywiście w różnych grach, przy różnych eventach będą się właśnie wyświetlały różnorakie kreacje. No i słuchajcie, tak jak mogliście się domyśleć wcześniej, żeby wziąć udział w tego typu kampaniach, poza tym, że oczywiście musicie streamować odpowiednią grę, to jest jakby logiczne, to potrzebujecie aplikacji InStreamly, która działa w środowisku Overwatch. W tym momencie wiecie, czym są kampanie GRM, no ale teraz przechodzimy do gwoździa programu, czyli ściągnięcie aplikacji. No i tutaj możecie oczywiście zrobić to już przy dołączeniu do kampanii, będziecie wtedy widzieli bardzo fajny, duży przycisk do ściągnięcia. Właściwie bez aplikacji nie dołączycie do sponsoringu. Natomiast jeżeli tak się zdarzy, że na przykład usuniecie aplikację przez przypadek albo po prostu coś tam się wydarzy i chcielibyście jeszcze ściągnąć z innych miejsc tutaj apkę Overwolf, no to oczywiście wszystkie linki, które są potrzebne, znajdziecie w opisie tego filmiku. A jest jeszcze taki ostatni wariant, czyli po prostu wejście na stronę overwolf.com. Tutaj klikacie w prawym górnym rogu na przycisk App Store. Tutaj jak widzicie jest bardzo dużo aplikacji, no ale was interesuje ta jedna konkretna, czyli aplikacja InStreamly. Tutaj wpisujecie w wyszukiwarkę nazwę, no i widzicie, to wyskakuje tak naprawdę natychmiast. No i po kliknięciu magicznego przycisku Download ściągacie aplikację. Po instalacji tak naprawdę już wszystko macie rozwiązane. Moi drodzy, jeżeli instalacja powiodła się i nie było żadnych większych przeszkód, to w tym momencie powinniście właśnie zobaczyć takie okno po uruchomieniu aplikacji. Hello, no w tym przypadku oczywiście to będzie wasz nick. Your setup is working correctly, co oznacza, że oczywiście po pierwsze macie dobrze skonfigurowane źródło w OBS-ie, a po drugie sam OBS też jest uruchomiony. Tutaj warto dodać, że aplikacja oczywiście powinna być uruchomiona podczas całego streama. Tutaj też taka moja porada od strony streamerskiej, że najlepiej jakby tą aplikację mieć odpaloną przed streamem, a nie w jego trakcie. Dlaczego? Bo wtyczka InStreamly wtedy od razu sczytuje wszystkie potrzebne dane. Natomiast gdyby się wam zdarzyło, że uruchomicie aplikację podczas streama, no to też nie powinno się nic tutaj oczywiście stać. Natomiast kampania może się zacząć wyświetlać z opóźnieniem. No i gdyby się wam taka sytuacja zdarzyła, to też taki mały tip ode mnie. W OBS-ie, tudzież innym programie do streamowania, klikacie prawym przyciskiem myszy na swoje źródło InStreamly, które dodaliście. Tam wchodzicie w zakładkę Properties albo Właściwości, zależy oczywiście od w zależności od wersji językowej. No i tam jak sobie zaskrolujecie na dół, to jest opcja Refresh Cache of Current Page, ewentualnie odśwież pamięć podręczną źródła. Po kliknięciu w ten przycisk wszystko wam się powinno od razu odświeżyć. No i wtedy będziecie mieli pewność, że wasza kampania będzie się uruchamiała właściwie praktycznie jak najszybciej. I oczywiście nie przejmujcie się, jak będziecie przed uruchomieniem streama odpali aplikację i pojawi się właśnie takie okienko, że OBS with InStreamly links added needs to be opened. I w tym momencie, kiedy naciśniecie przycisk retry, no to powinno wam się odświeżyć i pokazać na zielono, tak jak wcześniej, że your setup is working correctly. Ale też dla pewności, dla świętego spokoju, możecie kliknąć przycisk test artwork display in OBS. No i jeżeli właśnie pojawi się wam coś takiego, to oznacza, że wszystko macie poprawnie skonfigurowane i tak naprawdę możecie już śmiało śmigać i generować wyświetlenia w kampanii. Tutaj też oczywiście warte odnotowania jest fakt, i to jest też istotna informacja dla was, moi drodzy, że konkretne gry działają właśnie w tym systemie GRM. Są to najpopularniejsze, jedne z najpopularniejszych gry online, czyli Apex Legends, Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, Fortnite, League of Legends,
Rainbow Six Siege, Valorant, Rocket League, Player Unknown's Battlegrounds, Minecraft, Teamfight Tactics też znajduje się na tej liście, jest to zarazem ostatnia gra. No i pamiętajcie, że oczywiście firma, która tutaj jest waszym sponsorem, może sobie zażyczyć konkretne gry, nie wszystkie te, które właśnie wymieniłem, tylko właśnie poszczególne z nich. Więc tutaj też was uczulam, żebyście spojrzeli zawsze w szczegóły takiej kampanii, żeby zobaczyć, jakie konkretne gry działają. No i tak naprawdę to tyle, moi drodzy. Tylko tyle i aż tyle. Mam nadzieję, że wszystko wam będzie hulać, śmigać i sobie nabijecie jakieś fajne ilości wyświetleń. No i tutaj na koniec też oczywiście ogłoszenie parafialne od InStreamly. Gdyby się zdarzyło, że mielibyście nadal jakieś pytania, wątpliwości albo właśnie coś by wam nie działało, mielibyście jakieś problemy techniczne, to oczywiście wchodzicie w tym momencie na Discorda InStream, link również się znajduje w opisie filmiku. I tam tylko wystarczy, że wejdziecie w zakładkę support, a ktoś wam z ekipy InStreamly na pewno pomoże w najbliższym czasie. Moi drodzy, i na koniec co ja mogę powiedzieć? Życzę wam świetnej ilości wyświetleń, żeby wam się ta kampania wyświetlała jak najczęściej, a tak poza tym wszystkiego dobrego i oczywiście udanej przygody streamerskiej. Jeszcze raz trzymajcie się i mam nadzieję, że poradnik wam chociaż trochę pomógł. Na razie, cześć!